Regiony rolnicze na świecie. Dzisiejszy temat lekcji w różnych podręcznikach czasami nie jest tematem lekcji, jest tylko dodatkiem do typów rolnictwa. Ja go sobie wyodrębniłam, żeby tutaj wyraźnie w zeszycie zaznaczyć, a żeby też poprzednia lekcja nie była zbyt długa. Na co będę zwracać uwagę w tym temacie? No, mamy jeden główny cel, omówimy cechy regionów rolniczych na świecie, a później dokładam do tego tematu rzecz, która gdzieś w tym temacie przechodzi nam w różnych momentach i jest to obliczanie plonów. Wykonamy sobie zadanie, które faktycznie pojawia się na maturze i dobrze, żebyśmy sobie to przypomnieli. Jak to jest z tymi regionami rolniczymi świata? No, na maturze właściwie znajdzie się zawsze jakieś zadanie, które nawiązuje do tego rozmieszczenia rolnictwa na świecie. I teraz ja te regiony rolnicze naprawdę króciutko Wam omówię, ale tylko na zasadzie haseł, bo właściwie bardzo dużo można mówić o każdym regionie, ale nie jest to takie ważne. W takim sensie, że regiony, które widzicie zaznaczone tutaj na mapie, mają swoje nazwy. Rzadko kiedy widzę zadanie, które by się odnosiło do nazw tych regionów, więc Wy wcale nie musicie teraz z pamięci nazywać mi po kolorach tych regionów, te regiony. To nie jest takie ważne, ale ważne jest, żebyście obszarowo widzieli różnice w rolnictwie na tym terenie. I tutaj dużo, dużo częściej oczywiście pojawią się nazwy państw, niż nazwy tych regionów. No to zróbmy sobie z tego skrótową notatkę. Obiecuję, że nie będzie długa, ale jednak zastosuję formę, którą, jak wiecie, bardzo lubię, tabelki. I naprawdę postaram się podać hiper, super hasłowo tylko najważniejsze cechy tych regionów. No to wypisałam regiony. Kto potrzebuje chwilę przerwy, proszę, niech zatrzyma film i narysuje sobie tabelę. No to zaczynamy. Pierwszy region łacińsko-amerykański. I najpierw zacznijmy od lokalizacji na mapie. Oczywiście nazwa sugeruje nam, mamy Amerykę Południową razem z Ameryką Środkową. Zobaczcie, że jest to bardzo duży obszar, więc tutaj w cechy charakterystyczne pamiętajcie, że będą zróżnicowane. To nie jest takie łatwe, żebym się zdecydowała na jedną cechę, bo na przykład warunki przyrodnicze są bardzo różne, bo mamy tam i lasy, i pustynie, i wysokie góry, więc tutaj wybiorę tylko tą cechę, która wiem, że jest najczęściej używana na maturze. I w tej Ameryce Południowej zwłaszcza chcę, żebyście napisali wielkie plantacje. One tutaj zdecydowanie często występują, ale pamiętajcie, że no równie dobrze są tu też małe gospodarstwa, ale wybieram tą cechę charakterystyczną, więc decyduję się na wielkie plantacje. W tym regionie nie mogę w ogóle się zdecydować na to, czy będzie to rolnictwo intensywne i ekstensywne, bo będzie różne i to, więc nie musimy nic pisać. Uprawy. No i teraz upraw jest tu bardzo dużo, ale właśnie wybiorę Wam te, które są charakterystyczne na tych plantacjach, na wielkich obszarach. No to piszemy. Kakaowiec. Kawowiec. Kauczukowiec, palma oleista, trzcina cukrowa, ale i jeszcze właściwie no, kukurydza, bawełna, soja. Dobra, wystarczy. Chów zwierząt i tutaj zwierzęciem hodowlanym jest bydło. Ono występuje sobie na stepach, nazywamy je prerią. Pampą, nazywamy je pampą. Preria to za chwilę. Nazywamy je pampą. Dobra, odkreślamy drugi region, północnoamerykański. I znowu lokalizacja na mapie bardzo intuicyjna.
No i tutaj główna cecha. I teraz przez to, że jestem w rejonie wysoko rozwiniętym, na pewno piszemy wysoki poziom rozwoju rolnictwa, co oczywiście nie znaczy, że nie może być to rolnictwa ekstensywnego, ale wysoki poziom rozwoju rolnictwa, rolnictwo towarowe, czyli przypominam to, które jest przeznaczone w dużej mierze na sprzedaż. No, zawsze jak jest taki wysoki poziom rolnictwa, to pamiętajmy, że mało osób będzie zatem tutaj pracować w rolnictwie, bo jest bardzo duża mechanizacja. Co w tym rejonie? Uprawy. Warzywa i owoce. I to jest ta część rolnictwa, gdzie intensywne są uprawy. Ale są też obszary, znowu uprawy wielkoobszarowe. Kukurydza, z której słyną Stany Zjednoczone, pszenica, soja, buraki cukrowe. No i tu chów zwierząt, mam bydło, no i tutaj mam te prerie, tu są prerie, a w Ameryce Południowej przed chwilą pampy. Odkreślamy. Region środkowoeuropejski, łatwo myślę Wam będzie zlokalizować, kolor u mnie jasno-niebieski. My jesteśmy przecież krajem środkowoeuropejskim, więc możecie myśleć sobie o rolnictwie naszego kraju. Cechy. No i tutaj właśnie napiszemy sobie średnia intensywność rolnictwa. No żeby tak właśnie mieć porównanie nas do tych krajów najwyżej rozwiniętych, ale zdecydowanie jesteśmy bardziej rozwinięci niż na przykład Ameryka Łacińska. Więc średnia intensywność. No i też przeciętna towarowość, no czyli dużo rzeczy będziemy tu produkować dla siebie, część rzeczy eksportować. Uprawy roślin. Głównie zboża, pszenica, żyto, ziemniaki, rzepak, burak cukrowy. I zwierzęta. Trzoda chlewna i bydło. To są zwierzęta dominujące. Pamiętajmy, że w wielu miejscach moglibyśmy w ciemno pisać też o drobiu, którego znaczenie jest bardzo duże i w naszym regionie właściwie też. Odkreślamy region zachodnioeuropejski. I jestem teraz w Europie Zachodniej, kolor ciemno-niebieski, czyli zobaczcie, mam Europę Zachodnią, ale bez tych części śródziemnomorskich, o tym za chwilę, oraz też tu jest wliczona Skandynawia. Cechy charakterystyczne, duża intensywność i towarowość. No i znowu mam oczywiście kraje wysoko rozwinięte, korzystne warunki przyrodnicze, w wielu miejscach mało zatrudnionych, duże finanse przeznaczone tutaj na rolnictwo. Uprawa roślin, pszenica, buraki cukrowe, ziemniaki, zwierzęta, bydło, trzoda chlewna, no i właśnie też drób. Odkreślamy. Następny region śródziemnomorski i jestem kolorem granatowym. Cechy charakterystyczne. Duża towarowość i właściwie oni skupią się na pewnych uprawach, które będą eksportowane do wielu krajów. No tutaj też korzystny klimat zdecydowanie do rozwoju rolnictwa. Uprawy. Cytrusy, winorośl, ale też ryż, oliwki. I myślę, że te uprawy Wam się bardzo dobrze kojarzą z krajami śródziemnomorskimi. Chów zwierząt. No tutaj wyjątkowo małe znaczenie,
I całkiem inaczej to wygląda, bo bym napisała kozy i owce. Kozy i owce. Odkreślamy. Następny region. Północnoeuroazjatycki. Północnoeuroazjatycki, kolor fioletowy. Czyli mam Europę Wschodnią i Północną Azję, z wyłączeniem oczywiście tundry, na której rolnictwo nie występuje. Cechy charakterystyczne: mała mechanizacja, małe nawożenie. Właściwie też nie ma tutaj takiej specjalizacji produkcji, czyli czegoś, z czego by ten rejon słynął. Uprawy, pszenica, jęczmień, owies, żyto, ziemniaki. No, czyli tak jak czytam, te uprawy to są wszystkie uprawy bez dużych wymagań. W południowej części jeszcze tego regionu może być uprawa bawełny. I chów zwierząt, znowu napiszemy sobie małe znaczenie i nie wyróżnimy tutaj żadnego zwierzęcia, bo on nie jest tutaj na dużą skalę, nie występuje. Odkreślamy i południowoazjatycki. I jestem kolorem pomarańczowym, więc mam Azję Południowo-Wschodnią, bardzo charakterystyczny region rolniczy. I tutaj duże nakłady pracy, i chodzi o pracę ludzi, którzy tutaj właśnie pracą rąk muszą wiele z tych upraw pielęgnować. Duże nakłady pracy ludzi. Gospodarstwa różne, bo tak, są plantacje wielkoobszarowe, ale będą też drobne, tradycyjne gospodarstwa, więc tutaj o tym pamiętajmy, jak to różnie wygląda. I uprawy: ryż, pszenica, ale i proso, i sorgo. Może jeszcze charakterystyczne orzechy ziemne, palma kokosowa, bawełna, herbata. Chów zwierząt, bydło. Bydło, i zwłaszcza myślimy o Indiach. Pamiętajmy, że jednak tutaj nie w celach spożywczych, ale ze względów religijnych. Tak czy siak są drugim krajem na świecie z największą ilością tego zwierzęcia. Odkreślamy region teraz wschodnioazjatycki i jestem kolorem czerwonym, czyli to są, zobaczcie tutaj, Japonia i Korea Południowa, malutki region. Po to wyodrębniony, że no zupełnie inne cechy ma niż otaczające kraje. Warunki tutaj korzystne, choć są też tereny górzyste, ale najważniejsza to ta duża intensywność, zdecydowanie rolnictwo intensywne, mały obszar, duża mechanizacja, duże nawożenie. Więc taki po tej Europie Zachodniej drugi region, że zdecydowanie mówię, że to tu jest rolnictwo intensywne. Uprawy: dalej ryż, ale i pszenica, jęczmień, soja, buraki cukrowe, herbata. Zwierzęta, bydło, trzoda chlewna. Odkreślamy. Region środkowoazjatycki. Przenieśmy się na mapę. Kolor żółty, więc widzę duży rejon Chin, ale i Mongolii, środkowoazjatycki.
korzystne warunki przyrodnicze, drobne gospodarstwa rolne. No i dalej duże nakłady pracy ludzi. Duże nakłady pracy ludzi. Uprawy ryż, pszenica, kukurydza, ziemniaki. Zwierzęta, trzoda chlewna, bydła raczej mniej, a w obszarach górskich jeszcze owce, koze. Też to są takie tereny, gdzie i konie, i wielbłądy, więc taka większe zróżnicowanie tego chowu zwierząt. Odkreślamy i kolejny region. Północnoafrykańsko-zachodnioazjatycki. Bardzo długa nazwa i u mnie na mapie kolor brązowy. I zobaczmy, że faktycznie Północna Afryka i Zachodnia Azja. No i tutaj warunki trudne przyrodnicze. Potrzebne jest nawadnianie. Jestem na zwrotniku. Rolnictwo ekstensywne, nawet użyłabym też słowa, że tutaj koczownicze w wielu rejonach. Z upraw, jeszcze tutaj wykorzystując ten klimat zwrotnikowo-podzwrotnikowy, nieco cytrusów, oliwki, bawełny, cytrusy, oliwki, bawełna. Ale pamiętajcie, że to nie będzie na taką wielką skalę, jak w rejonie śródziemnomorskim. Może większe znaczenie właściwie ma chów zwierząt. Owce, kozy, bydło i wielbłądy. Odkreślamy. I następny region. I następny region środkowo-południowo-afrykański. Jestem w Afryce Środkowej, Południowej. Warunki przyrodnicze bardzo zróżnicowane. Mam przecież i lasy równikowe, i sawanny, i jeszcze część pustyni. Ale na pewno możecie zapisać, że rolnictwo ekstensywne. I teraz na tym sporym obszarze wszystkie kraje, jakie Wam się trafią na maturze, możecie obstawiać w kierunku rolnictwa ekstensywnego, poza jednym wyjątkiem, pokazuje Republika Południowej Afryki. RPA będzie miało jednak rolnictwo intensywne. Uprawy. Proso, sorgo, czyli te zboża, jak mówimy, krajów biednych. Proso, sorgo, kukurydza, ryż, maniok, kawowiec, kakaowiec, chów zwierząt, bydło, kozy i owce w tym właśnie trybie koczowniczym. I ostatni region, australijsko-nowozelandzki. Obejmujący dokładnie Australię i Nową Zelandię. Warunki przyrodnicze mało sprzyjające. W dużej części przypominam, Australia to jest kontynent pustynny, ale rolnictwo wielkoobszarowe. I bardzo charakterystyczny tutaj typ, bo jednak użyję słowa ekstensywne o dużej mechanizacji, czyli nie takie ekstensywne jak w Afryce. Nie będzie dużego bardzo nawożenia, ale będzie duża mechanizacja, bo jednak są to kraje wysoko rozwinięte. Ekstensywne o dużej mechanizacji. Uprawa roślin, pszenica, jęczmień, trzcina cukrowa. I chów zwierząt, owce, bydło,
No i tutaj mamy bardzo dużo łąki pastwisk, więc to bydło jest taką naturalną konsekwencją. Wrócę jeszcze raz na chwilę do mapy i przypomnę, co właściwie z tego wszystkiego musicie wiedzieć. Dobrze te słowa, które podkreślałam, z konkretnym regionem charakteryzować. Upraw proszę na pamięć się nie uczyć, bo za chwilę następna lekcja o produkcji roślinnej i tam do każdej uprawy jednak będziemy próbować krajami zapamiętywać, kto jest największym producentem. Chociaż taka ogólna orientacja, gdzie które uprawy dominują, jest też ważna. I ostatnia rzecz, o której dzisiaj chciałam Was jeszcze nauczyć, to jest obliczanie plonów. Żeby to zrobić, przypomnę najpierw definicję plonu i zbioru. Przyda nam się to w kolejnym temacie, gdzie będziemy mówić o zbiorach upraw na świecie. No i właśnie, będę mówić o zbiorach, a do tej pory często mówiłam, że jakiś kraj ma duży plon. Nie można tego mylić. Zbiór danej rośliny uprawy będzie masą zebraną z całej powierzchni uprawy w gospodarstwie, ale może być też zbiór kraju, może być zbiór regionu. Wszystko, co zebrał. Czyli nie będę mogła porównywać, zobaczcie, zbiorów Japonii i Chin. Chiny, duży kraj, Japonia mały. Ale mogę porównywać plony, bo mogę powiedzieć, który kraj jest bardziej efektywny. I wtedy muszę tą masę podzielić na liczbę hektarów, który ma ten kraj. I będę mówiła, że plon z jednego hektara. W nawiasie jest bardzo ważna rzecz dla Was za chwilę do zadania, które będę tłumaczyć. Plony przyjęło się liczyć nie w tonach, ile z jednego hektara, tylko w decytonach. Ta decytona jest jednostką 10 razy większą od tony i to trzeba zapamiętać, że każdy plon będziecie mieli podany w decytonach i jeśli przyjdzie Wam liczyć zadanie, to też musicie je liczyć w decytonach. No to ćwiczymy teraz zadanie. Proszę zatrzymać film i przepisać zadanie. Takiego zadania należy też się spodziewać na naszej pracy klasowej, więc proszę posłuchać. Oblicz wielkość plonów kukurydzy w USA, wiedząc, że zbiory tego zboża wyniosły tyle i obsiano na powierzchni takiej. No to zaczynamy od wzoru. Plony, zbiory dzielę przez powierzchnię, co przed chwilą wynikało z definicji. I teraz to właśnie razy 10. To takie jedyne zadanie, że jest razy 10. Nie jest to w procentach, w promilach, tylko w tych decytonach. Stąd razy 10. No to nim przejdę dalej, możecie zatrzymać film i spróbować sami policzyć to zadanie. Zwracam tu zawsze uwagę na jednostki i wyjątkowo w tym zadaniu zgadzają mi się jednostki w takim sensie, że mam zapisane, zobaczcie, i plony, i zbiory w tysiącach. Taki zapis w tysiąca sprawia, że mogę sobie bezkarnie teraz podstawić te tysiące, bo one, tak jakbym zapisała 3 zera, się skracają. Ale pamiętajcie, że mogę mieć przykład kraju, który zebrał wielkości miliona na powierzchnię, a może mieć zbiory nie w tysiącach, tylko w setkach. Więc jeżeli mam tutaj inny skrót, to zawsze przypominam, żeby najlepiej zapisywać do obliczeń pełne liczby. W tym zadaniu łatwo. Podstawiłam do licznika zbiory, podstawiłam do mianownika powierzchnię, podzieliłam i to, o czym zapomnieć nie można. Razy 10. Wynik wtedy wychodzi w decytonach. Na maturze może się pojawić taka podpowiedź, że po oblicz w decytonach, może być to w formie tabeli i tam też będą zapisane decytony, a może takiej informacji nie być. O tym, że to muszą być decytony, musicie pamiętać Wy. I z tego tematu właśnie to obliczanie plonów i rozumienie wzoru różnicy między zbiorami i plonami to jest najważniejsza rzecz na maturę. Proszę zapisać do słowniczka. Dziękuję.